tu można poruszać się tylko takimi ciężarówkami. Turystyczna, którą wydaje mi się warto odwiedzić. W uliczkach wybijali się po prostu. On ma meble. A jedna z najgorętszych nocy. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jesteśmy już na półwyspie Mani, podobno najbardziej dzikim z całego Peloponezu, górzystym. Trudno dostępnym i tam można się poruszać, znaczy tu można poruszać się tylko takimi ciężarówkami, jak widzicie za mną. No oczywiście to był taki żarcik. Na szczęście ciapkiem możemy dojeżdżać do tych urokliwych zatoczek, które kryje ten półwysep. A nad jedną z nich właśnie teraz jesteśmy. Jest to plaża Diro, wyjątkowo kamienista, w pobliżu jaskini Diros. Dzięki temu, że jest tak kamienista, to mamy tak pięknie przejrzystą wodę, bo nie jest zamulona jakimś piachem. No, ale jest tutaj jedna atrakcja turystyczna, którą wydaje mi się warto odwiedzić. Jest to jaskinia Diros. My niestety tam nie pójdziemy, ponieważ Monika się boi. Obejrzeliśmy kilka zdjęć, filmików i jest za mała przestrzeń w tych jaskiniach. Jest bardzo nisko. Nisko sufit. Jest rozłożysta, ale jest sufit bardzo nisko. Sklepienie jest bardzo niskie. Płynie się łódką, jakieś 1300 metrów, 200 metrów się przechodzi na piechotę i właśnie podczas tego rejsu łódką trzeba się tam gdzieś schylać. No Monika by mogła tego nie przeżyć psychicznie, także no zostawiamy to może na jakąś inną okazję. Wstęp do tej jaskini kosztuje 17 euro od osoby. Słyszeliśmy od Greków, że półwysep Mani to jest takie państwo w państwie. I żeby sprawdzić tą teorię, postanowiliśmy dotrzeć do korzeni. Dotrzeć na rubieże półwyspu Mani i zobaczyć, gdzie ci Manijczycy zaczynali w ogóle. Gdzie to się wszystko zaczęło? Ta ich, można powiedzieć, trochę odmienna kultura. Można tak powiedzieć. Dlatego co? Zbieramy się. Oczywiście. I lecimy. Muszę Wam powiedzieć, że ten półwysep Mani, porównując do Lakoni, to naprawdę jest dziki, taki surowy. Dużo, dużo mniej jest sadów oliwnych. No i takie wioski właśnie, o, z charakterystycznymi budynkami, ale o tym poopowiadamy Wam później jeszcze. Dlaczego te domy takie tu są? Udało nam się w końcu dojechać do celu naszej podróży. I zaparkować w cieniu. Za nami charakterystyczna miejscowość dla tego regionu, dla półwyspu Mani i tam się zaczęła cała historia. Jest to miejscowość Watia i zaraz zobaczycie, czym ona się tak charakteryzuje. No i w tym momencie w naszym związku nastąpił podział. Monika zajęła jedną wieżę, a ja zająłem drugą. I będziemy razem ze sobą walczyć, tak jak to robili Manijczycy. Półwysep Mani, a w szczególności to miasteczko Watia, charakteryzuje się tymi domami w kształcie wieży, zwanymi też wieżami Mani. Miejsce to zamieszkiwali wodzowie klanów, którzy nieustannie ze sobą prowadzili walki o wpływy na tym półwyspie, o skrawki pól, które tutaj są tak nieliczne. Wiadomo, że pola przynoszą zyski, ale również troszczyli się tutaj o mieszkańców, jak i chronili ich przed piratami, a w późniejszym okresie przed okupacją turecką. Te domy, wieże z maleńkimi okienkami pełniły funkcje obronne, jak i również mieszkalne. Ich wysokość zależała od stanu majątkowego, no i statusu danego klanu. Im wyższa wieża, tym był wyższy status wodza danego klanu. Oczywiście ci o niższym statusie mieli wręcz zabronione, żeby budować wieże wyższe od tych o wyższym statusie. A jeżeli już to uczynili, to co następowało? Vendetta, czyli prawo zemsty. Vendetta oczywiście była wykonywana z różnych powodów. Na tych wąskich uliczkach wybijali się po prostu i
koniec wendety następował wtedy, gdy został zabity ostatni mężczyzna z danego klanu. Także działo się, krwawo było. Historia tego miejsca, jak i całego Półwyspu Mani, zaczęła się w XV wieku, kiedy zaczęli przybywać tu Grecy z okupowanych terenów przez Turcję. A militarny charakter budynków i zawziętość i waleczność tych mieszkańców sprawiło, że Półwysep Mani nigdy nie dostał się pod obce panowanie. Manijczycy są tak z tego dumni, że do tej pory budują budynki w tym kształcie. Dlatego też Półwysep Mani często nazywany jest Półwyspem Wież. Nie wiem, jak oni tu walczyli, bo wszystko jest tak ściśnięte, uliczki są bardzo wąskie, ale jak głosi tutejsze powiedzenie, wystarczy 3 dni, żeby zwiedzić Półwysep Mani, 3 miesiące, żeby się po nim powłóczyć i 3 życia, żeby poznać jego duszę. 1 życie przeznaczyć trzeba na eksplorowanie tu wód i zatok, 2 na eksplorowanie gór, a 3 na poznanie ludzi i ich mentalności. Także my tyle czasu nie mamy niestety. Tu można zajrzeć do środka. Co tam widzisz? Kominek. No, takie schody tu są. Tam jest resztka kominka. Do góry. Kominki były 2. Na parterze i na pierwszym piętrze. No, a gdzie wieża? Tu jakaś bieda mieszkała. Nie mają wież. Idziemy zobaczyć, jak taka wieża wygląda w środku. Jak tam się w ogóle mieszkało. Ta tak wygląda w miarę solidnie, bo niektóre to aż strach wejść do środka. No to jesteśmy w środku. Niewielkie pomieszczenie. Tu chyba była jakaś kuchnia. Tu widzę łazienkę, ale całkiem nowoczesna. Pstryczki. Prądu nie ma. Toaleta. Umywalka. Umywalka. Prysznic. No kurde, no patrzcie. Tu jest jeszcze bojler nawet, zobacz. Gdzie? Oś. Także mieli ciepłą wodę. Full wypas. Wody na górę, Monia. Drewniany schodek. Na wieżę będziemy się bronić. No i co, no, nie ma wejścia na wieżę? Nie. Tu ten strop trochę pozostawia do życzenia. Boję się tam dalej wchodzić. No, ale jest dziury. Bardzo maleńkie to pomieszczenie. No to jest taka jedna z mniejszych wież, więc niezbyt bogata. Nie wiem, może tu jeszcze było jakieś wyjście? Na pewno na górę. Wygląda na to, że to już jest taka chyba nowsza wieża, bo jak już zdążyliście zauważyć, była tu elektryczność i nie widzę kominka. Także pewnie była jakaś kuchnia elektryczna też. Tak myślę. Kolejny dom, który można zobaczyć w środku. Monia, on ma meble. Ja. Matko, w tym to nawet telewizor jest. Zobaczcie, toaleta, glazura w środku, łóżko. Matko. Ale się zachowało. A i na górze taka antresolka. A, to takie antresolki były, no bo tu no też właśnie, na dole jest. No. Tu łazienka. Tak, jakieś łóżko. Ciekawie to było skonstruowane, nie? Mhm. Ale małe. Bardzo małe, no. O, Monika, też wynalazłaś jakiś pokój? Tak, jest biurko. No, czarowo. Zlew. A to jakaś kuchnia była, to nie? To może kuchnia, to tak. Ale zobacz, tu też taka antresolka jest. Mhm. No i taki, ale można powiedzieć, jak na tym jachcie, nie? Pokój kinowy. A tu? Ojejku. Piwnica. U matku. Ptaszek. Co to było? Wyleciał do środka, bo on tam ma gniazdko. Nie będziemy mu przeszkadzać, chodź. Teraz już mieszkają tu tylko ptaki.
Pewnie zastanawiacie się, dlaczego teraz jest to miasto opuszczone, miasto widmo, choć zamieszkiwały je tak znamienite i waleczne klany. Otóż w momencie, gdy Grecja odzyskała niepodległość w 1830 roku, Półwysep Mani, jak i to miasteczko, straciło na swoim strategicznym znaczeniu. Wtedy również zakazano wendety. No i rodziny zamieszkujące to miasto uniosły się honorem, no i opuściły te domostwa i do tej pory stoją one puste. Miasto widmo. Niektórzy mieszkańcy pozostali tu jeszcze do 1950 roku, do czasów tak po II wojnie światowej, no ale niestety sytuacja ekonomiczna zmusiła ich również do opuszczenia tego miejsca, no i poszukania lepszego życia w Sparcie, w Pireusie, w Kalamacie. Także domy zostały i popadły w ruinę. Aczkolwiek widzimy, że niektóre zaczynają ludzie remontować. Zaczynają remontować, bo rząd Grecji troszeczkę się za to wziął, ze względu na to, że troszeczkę na tym półwyspie zwiększa się turystyka, no i zaczynają remontować. Ale nie jest to takie łatwe. Domy należały często do całej rodziny, czyli współwłasność była dzielona między czasami też 40 kuzynów. Teraz dojść do tego, gdyby chciał ktoś wyremontować swój dom, to musiałby spłacić innych plus przeznaczyć jakieś pieniądze na remont, więc dokładnie. To są pewnie ogromne koszty. Także lepiej było to zostawić i niech sobie stoi. Po co się tym przejmować i zajmować się tą całą biurokracją? Jeszcze jest taka ciekawostka, że gdyby rodzina chciała ten dom sprzedać komuś z zewnątrz... No to ta sama sytuacja. No podobna, bo dom nie ma tytułu. Aha. Kiedyś umowy były zawierane po prostu na słowo. Słowo tak. Mężczyzny było słowem świętym. Jak akt notarialny. Tak. Potykali się w kawiarni, mężczyzna mówił: tak, to jest twój dom. No i świadkowie potwierdzali, tak, to jest jego dom od dzisiaj. No i w razie konfliktów świadków wzywali, no i tak sobie rozstrzygali te sprawy między sobą. A jak to nie pomagało, to brali spluwę i inaczej to też było czasami rozwiązywane. A jak się nie dało rozwiązać, to była vendetta. Dokładnie. Dobra. Także Monika. Smutno to wygląda, ale mamy nadzieję, że właśnie widzieliśmy, że trwają jakieś remonty. Na razie można tu pochodzić bardzo przyjemnie, widoki są przepiękne dookoła. Tak, no cudowne miejsce, bardzo relaksujące. Polecamy. Ale się zasiedzieliśmy w tej wiosce. No nie wiem, taki klimat po prostu, że szok. No jeszcze mieliśmy okazję obejrzeć zachód słońca. Cudownie po prostu, no ale musimy w końcu znaleźć jakieś miejsce do spania. No, także jedziemy. Matko, jaka duchota, słuchajcie, normalnie ledwo żyjemy. Jest raptem 28 stopni, ale jest taka wilgotność powietrza, jest taki zaduch, tak wszystko stoi. Szok. Przyjechaliśmy do miasteczka Kardameli i za nami chyba jedna z najgorętszych nocy. Tak. Jeśli chodzi oczywiście o temperaturę. No, także jakoś przeżyliśmy. Teraz mamy wszystko pootwierane i tak jak Paweł wspomniał, nie ma czym oddychać. No ale nie poddajemy się i pójdziemy wam zaraz, pokażemy to miasteczko. Słyszeliśmy, że jest tutaj jakiś festiwal jazzowy właśnie. Trasa ale była zobaczymy. Przepiękna, którą dojechaliśmy, po prostu Półwysep Mani. Tam jeszcze w tej części, gdzie jest taki bardziej dziki, no zapiera dech w piersiach. Tak. Te wieżowe domki wszędzie się pojawiają na tle tej pięknej przyrody. Dla mnie niesamowite było oglądać góry, które znoszą się w okolicy na ponad 2400 metrów, a zaraz po drugiej stronie, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od tych gór jest morze.
To jest niesamowite po prostu. No ale to sytuacja się zmienia, kiedy tu się już dojeżdża do bliżej... Kalamaty. Kalamaty, tak. Tak, ta droga między Watia i tutaj Kardamyli jest naprawdę piękna, jest spokojna, ale tu widzimy, że już się zaczyna trochę komercji i już więcej Europejczyków. No w Kalamacie jest międzynarodowe lotnisko, także chyba to jest tym spowodowane. I ludzie już się na nas patrzą, już tak krzywo, wiecie, jak gdzieś stoimy, już tak widać wszędzie te znaki. Są komentarze na jakichś miejscówkach. Że lokalsi zgłaszają policję, ale to lokalsi Grecy? Wątpię. Mi się wydaje, że to lokalsi, którzy tutaj z Europy przybyli i pokupowali sobie działki, chcą mieć święty spokój. Mm-hmm. Widzimy tu dużo właśnie obcokrajowców, którzy mieszkają w tej okolicy. No, także trzeba trochę ogarnąć, mimo tego upału. No niestety. Samo się nie zrobi. Zrobię ci wiatrak. Ty mnie chłódź, a ja to działam. Bo taka gorąca noc za nami była, nie? Tak. Nie możemy dojść do siebie. Ale musimy to naprawić. Mhm. To chyba od tych upałów po prostu. No ja wiem, mamy tą gumę, ale nie wiem, czy ta guma się tu nada, czy może coś poszukamy. Guma się rozluźniła po prostu na naszej półce. Od upałów? Od upałów, roztopiła się. Mhm. Takie uroki życia w wanie. Przestawiłem auto bliżej ulicy. Dosyć sporo ludzi tu spaceruje, trochę samochodów jeździ. Wcześniej staliśmy w tamtych krzakach, to tak wiecie. A tak zawsze robię, żeby te okna były na widoku. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym roku weszły w Grecji nowe przepisy odnośnie leżaków. Nie powinny one się znajdować bliżej niż 4 metry od wody. No i nie zajmować więcej niż 1/3 plaży. No, nie sądzę, żeby te były 4 metry od wody. Definitywnie nie. Leżaki oczywiście albo należą do restauracji lub do hotelu, albo po prostu są wynajmowane. Trzeba za taki leżaczek sobie zapłacić pewnie dosyć sporo. No żeby wygodnie poleżeć. Ludzie się buntowali, no bo... Szczególnie miejscowi. Jeżeli ktoś nie chciał kupować leżaka, tylko chciał sobie poleżeć na kocyku, czy na własnym jakimś krzesełku, leżaczku. Dokładnie. No to po prostu nie miał miejsca. Aj! No. Tak, także no, tak to wygląda w tym momencie. No, widzę, że miejscowi pewnie będą walczyli z tą restauracją. Ja już widzę tu miejscówkę, bo myśleliśmy wieczorem, żeby tu zaparkować. No ale zobacz, jakie znaki na drzewach, kurde. Dwa znaki, żeby czasem nie przeoczyć, i że jeszcze tu nie można stawać. Nawet. A patrz, w nocy jechaliśmy, ich nie było widać. No bo jechaliśmy z tamtej strony, ale w ogóle zakaz parkowania, kempingowania, w ogóle nic. W ogóle nic. Nawet nie wiem, czy tu rowerem można stawać. Tak się chronią. Nie ma wody. To już takie zboczenie van life'owe. Okolica słynie z ceramiki. Takie piękne egzemplarze. To jest cudne. Z krewetami. Ośmiornice. Właśnie przez przypadek trafiliśmy na wystawę fotograficzną brytyjskiego fotografa, który od 20 lat tutaj mieszka. Pan Peter Eastland potwierdził tylko naszą teorię, że mieszka tutaj dużo Europejczyków z innych krajów, między innymi z Anglii, z Niemiec, z Francji, z Belgii. Także w sumie nie dziwię się, bo miejsce jest naprawdę piękne, widoki spektakularne. Sami byśmy tu chętnie zamieszkali. Dokładnie. Chciał zamieszkać tu w takim dużym domu z basenem, to tylko 420 tysięcy euro, trochę mniejszy za 200, no ale działeczki 1200 metrów za 60 tysięcy euro, albo tu 800 metrów za 40, całkiem spoko ceny. Mhm. I to są takie dosyć płaskie działki, bo po drodze na przykład mijaliśmy, były tabliczki działki do sprzedania, ale to był taki wąwóz albo po prostu jakaś góra, więc nie wiem jak to
zagospodarować w ogóle. No miasteczko bardzo nam się podoba, pełno takich starych drzew, starych budynków. Niektóre są bardzo dobrze zachowane, odnowione. Nawet ten bruk, patrzcie, z kamieni po prostu. Super. Z tego co słyszę, to nie tylko jazzowa muzyka jest grana w tych dniach jazzowego festiwalu w tym mieście. Z tego co dobrze kojarzę, to jest chyba muzyka klezmerska. No, są tam takie wariacje trochę klawiszowe, ale to nie jest chyba jazz do końca. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Już powolutku wracamy do vana. Moglibyśmy jeszcze tutaj pochodzić sobie trochę, ale jest tak gorąco, że myślimy, że lepszym pomysłem będzie wskoczenie do morza. Musimy się schłodzić. Oczywiście jest tutaj kilka wątków historycznych związanych z tym miastem, ale o tym już wam nie będziemy opowiadać, bo za dużo tej historii było w tym odcinku. Dla tych, co tu przyjadą, będzie to jakaś ciekawostka. Do odkrycia. Dokładnie. A my się już z wami będziemy powoli żegnać. Dajcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia za kilka dni. Hej! Hej! Nad którą... I co teraz mam powiedzieć? Nic. Nad jedną z nich właśnie teraz jesteśmy. A, no. Tak? W końcu jesteśmy. Nie, no bez sensu, musimy być tam w cieniu. Ale również...